Kontekst regionalności, badania inter- i transdyscyplinarne to temat konferencji naukowej, która odbywa się w Ełku. Na zaproszenie Muzeum Historycznego i Polskiej Akademii Nauk spotkało się kilkunastu naukowców różnych dziedzin, którzy rozmawiają o szeroko pojętym regionalizmie. Ełk nie przez przypadek jest gospodarzem tej konferencji. Tutaj następuje takie naturalne wymieszanie różnej ludności. Po tych zmianach w okresie powojennym, przemieszczaniu się ludności, wypracowane zostały nowe jakieś normy i relacje współżycia, gdzie każda grupa etniczna, narodowościowa, wyznaniowa, ale też również i ta grupa dominująca uległa pewnej transformacji. I transformacji również w wymiarze tej świadomościowej. I każdy tutaj znajduje swoje miejsce. To jest naprawdę wspaniała cecha, którą warto promować wśród pozostałych mieszkańców naszego kraju. Efektem spotkania ma być publikacja, w której znajdą się m.in. wystąpienia zaproszonych naukowców. Myślę, że współczesny mieszkaniec Ełku, korzystając z tej konferencji, czy teraz uczestnicząc w naszych obradach, czy potem, kiedy już będzie publikacja książkowa, będzie mógł niejako znaleźć inspirację do lepszego bycia tu w Ełku i w naszym regionie. Konferencja naukowa Kontekst regionalności, badania inter- i transdyscyplinarne w Ełku potrwa do piątku.